Na tym wzgórzu 2000 lat temu, co najmniej 2000 lat temu, nasi przodkowie mieli swój święty gaj. Pozostałością tego świętego gaju jest palenisko, wielkie palenisko kultowe, w którym między innymi czczono Boga Swarożyca właśnie w tym gaju. Skąd my to wiemy? Otóż paręnaście lat temu z kolegą, który w tej chwili jest kierownikiem Grodziska w Grzybowie z Jackiem Wrzesińskim, żeśmy tutaj zrobili badania sondażowe i co się okazało, że wewnątrz tego paleniska, to był taki stożek kwadratowy, znajduje się ponad metr popiołów, a wokół było ułożone słońce z kamieni. Takich świętych gajów w Polsce prawie nie ma, bo zostały dawno rozwleczone już z różnych przyczyn, czy z przyczyn takich, że uprawiano te miejsca, czy komuś potrzebne były kamienie na budowę, bo to wiadomo, że zawsze były obudowy kamienne. Tu było całe. Niestety jeden z proboszczów tutejszej parafii stwierdził, że na pogańskim miejscu musi być miejsce święte i nad tym paleniskiem wzgórek usypał i tam postawił figurkę Matki Boskiej z Lourdes.